Hej wszystkim z tej strony Skrimi, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. Dzisiaj jesteśmy w kraterze, na całkowicie nowym kraterze. Wcześniej uciekaliśmy tu przed helikopterami, strzelającymi helikopterami, a dzisiaj oczywiście, tak jak na miniaturce, uciekamy przed rosnącą i to mega szybko rosnącą wodą. Także zostawcie subika i lajka i lecimy z odcinkiem. A więc przechodząc do sedna, mamy niebieski, czerwony i zielony team. My jesteśmy w teamie zielonych, Grzesiu jest w teamie czerwonych. Kto dojedzie oczywiście na górę, wygrywa. Jedź, maluchu. On ledwo ruszył, ten maluch, nawet boty nie potrafią ruszyć. Zobaczcie, niebieski jedzie ze mną. Gdzie jedziesz, zielony? Czemu? Moi teammate'i, zawsze tak jest, zawsze po prostu tak jest. Jedziemy, wyprzedzamy niebieskiego, staramy się go przynajmniej wyprzedzić. Jedź, samochodziku. Za nami jest czerwony i kolejny niebieski. Grzesiu, nie wiem, gdzie zniknął, ale musimy się zdecydowanie pośpieszyć. Niebieski wpadł wszyscy wpadli w poślizg. Jedź, jedź. Woda jest coraz bliżej. Szybko, 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 Skrimi, szybko, Skrimi. Czerwony jeszcze jedzie, niebieski też jeszcze jedzie, widzę. Jak najszybciej wchodzimy w te zakręty. Zobaczcie, woda już zabiera wszystkie drzewa, ale nadal jesteśmy dość daleko. Mam nadzieję, że ktoś przeżył jeszcze oprócz mnie. Raczej nie. Czemu tu się w dół czasami jedzie? Zobaczcie, woda jest już mega blisko. Jedź, maluszku. Tym nawet prawa nie można łamać. 80 na godzinę jedziemy, a tu 90 pewnie można. Nie, nie bokiem, nie bokiem. Jedź. Szybko, szybko, szybko. Czemu jadę w dół? Czemu jadę w dół? Jedź, jedź, maluszku, znowu w dół. Nie, 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 nie. Jedź, 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 jedź. Jesteśmy mega blisko wody. Jestem... Wow, jest zaraz za nami. A ja wpadam jeszcze w poślizg. Zobaczcie, goni nas. Goni nas. Pośpiesz się, Skrimi. Szybko pod górkę. Nie, 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 nie. Znowu w dół. Znowu w dół. Dobra, to jest ryzykowne. To jest troszkę ryzykowne. Jesteśmy ledwo przed tą wodą, widzowie. Ona cały czas prawie mnie łapie. Szybciej, szybciej. Górka to nie jest zbytnio mocna strona malucha, szczerze. 50 na godzinę jedziemy pod górę. Dobra, zakręt, zakręt, zakręt. Nie spodziewałem się tu wody. Zobaczcie, wystarczyło to przejechać i byśmy już jechali tylko w górę. Okej, tylko w górę jednak, bo tutaj w prawo to się jedzie w dół, a tu w lewo jedzie się w górę. Mamy teraz BMW E36. Powinny już sobie dać radę nieco lepiej. Grzesiu, zielony się bije z Grzesiem, bo niebieski mnie walnął. Wyprzedzamy Grzesia. Grzesiu blokuje naszego. Co się dzieje? Jedziemy, bo trzeba się zająć sobą tak naprawdę. Niebiescy są na prowadzeniu. Grzesiu się rozbił, widziałem. I te BM-ki są dużo szybsze niż te maluchy. I na spokojnie możemy uciekać od tej powodzi. Niebiescy są za mną cały czas. Tylko oni chyba przeżyli. Powódź jest dość blisko. O dziwo, dobra, nie jest aż tak blisko, jak myślałem. Ale tutaj teraz będzie cały czas prosto, później będzie zjazd w dół, więc nie jest aż tak kolorowo. Dobrze, 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 niebiescy są nadal za mną. Jedziemy, skracamy wszystkie zakręty, żeby się wyrobić i zostawić niebieskich w tył. Powódź jest jeszcze daleko. Tutaj boczkiem można, delikatnie, tylko nie idzie ten gruz. Ja bokami latam, czekając na tych niebieskich. Okej, lekko się robi niebezpiecznie. Tu nie ma ostrego zakrętu. Wow, delikatnie, delikatnie, Skrimi. Wjeżdżamy boczkiem tutaj. I poczekajmy troszkę na tamtych. Tylko nie wiem, czy chcę czekać, bo ta powódź jest mega blisko. Mam nadzieję, że się wyrobią, szczerze, bo nadal ich nie widzę. O, jedzie, jedzie tutaj szybciej, pośpiesz się. Zobaczmy, czy da sobie radę, czy zdąży, czy pojedzie w dobrą stronę. Jedź, jedź, proszę, co ty robisz? Co ty... w drzewo wjechał. Także zostaliśmy sami, widzowie, zostaliśmy sami. Tylko my żyjemy w tym kraterze i tylko my próbujemy się z niego wydostać, a woda się coraz bardziej zbliża. Mam wrażenie, że ona jest szybsza, nic nie zmieniam. Wow. Delikatnie. Wow, jak to wygląda z pierwszej osoby. Przepięknie, jeszcze ta woda, która chce nas zabić. Au! O, nie! Proszę, jedź! Nie spodziewałem się tutaj kamyczków! Ale działa jeszcze! Mamy jeszcze szansę, chociaż powódź jest coraz bliżej. Przyznam, że to nie jest najlepsza sytuacja, szczególnie, że nie mogę skręcać zbytnio w prawo. O, a teraz samo skręca w prawo! Teraz w lewo nie mogę skręcać! Co ty robisz? Co ty robisz w samochodzie? Nie! Ty... Jest źle, ale nie poddam się tak łatwo. Spróbujmy jeszcze dojechać, bo jesteśmy naprawdę niedaleko. Jedź, samochodziku. Jeszcze mogę jechać, proszę, nie poddawaj się tutaj. Jedź dalej. Nie, zostaw te kamienie. Jest! Dobrze, jedzie... Nie! Woda jest blisko! Może tyłem się uda! Nie tam, Skrimi! Woda! I tak nas zabiera! Zabiera nasz samochód! Raczej by mi się udało dojechać do samego końca, gdybym chociaż patrzył się na drogę! Mamy tym razem Forda Fiestę i ustawiłem ich w ten sposób, żeby jechali w tamtą stronę, a nie do tunelu, który się kończy w tym miejscu. Także zaczynamy! Oczywiście powódź jest teraz dużo szybsza. Mamy też deszcz, jak widać, więc będzie ciężej. Tylko nie podoba mi się to, że ten Ford jest dużo wolniejszy niż te BMW wcześniejsze. Ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Co wy robicie? Wyprzedzamy Grzesia! Gdzie jest nasz zielony? Zielony został z tyłu! Dobra, musimy ich wyprzedzić wszystkich na zakrętach. Tutaj. Okej, jest. Udało się. Jedź! Nie no, ta powódź jest ultra szybka teraz. Zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Woda już wszystko zalewa. Szybko, Skrimi. Musimy się pośpieszyć. Pojedźmy tędy. Przetestujmy ten skrót. Zobaczmy, czy to rzeczywiście jest skrót. Czy nam to nic zbytnio nie da. Dobra, on jest długi, ten skrót. O, tędy. Wyjeżdżamy tu na drogę. Szybko. Jedź. Chyba nic nie skróciłem ogólnie. Wyłączamy sobie trakcję, woda jest blisko. Ja nie wiem, czy zdążę teraz. Jak tu będziemy jechać w dół przecież. Jeszcze ten niebieski jest dużo daleko przed nami. Jedź. Dam radę, skręcaj, Fordzie. Nie. Jesteśmy w wodzie. Zobaczcie, niebieski też jest w wodzie. Te samochody były zdecydowanie za wolne. Bierzemy w takim razie szybsze Fiesty, dużo szybsze Fiesty, które powinny sobie już tutaj bez problemu poradzić. Grzesiu się rozbił. Mamy naszego zielonego z przodu. Rozwalmy tego niebieskiego i dogońmy naszego kolegę z drużyny. Jedziemy. Grzesiu, jak widać, się utopił, więc już raczej tu nie przyjedzie. Mamy tylko 3 zawodników już. Okej, dobra, gonimy zielonego i będziemy go od wewnętrznej wyprzedzać. Tylko mnie zablokował delikatnie, ale udało się. Gdzie jest woda? Woda jest daleko. Dobra, mamy szansę, żeby to przejechać i to spore szanse. Jedź. Mamy zielonego i niebieskiego za nami. Skracamy jak się tylko da, żeby zdążyć przed tą wodą. Dobra, mamy jeszcze dużo czasu. Mam nadzieję, że oni zdążyli. Skupiamy się na sobie, jedziemy. Zostawiamy wodę z tyłu, tylko jedziemy znowu w dół. Co mi się tak średnio podoba, ale zdążamy ze wszystkim. Jesteśmy już przy stacji benzynowej. Naszych przeciwników nigdzie nie widzę, ani naszego teammate'a. O, jest, zobaczcie, jedzie. Czy zdąży, jedzie. Zobaczcie, dał radę. Trzymajmy za niego kciuki. Czemu bagażnik mi się otwiera? Nie, dobra, skręcę, dobra, udało się. Co to jest za skrót? Dobra, musimy go zobaczyć. Mam nadzieję, że Ford da sobie radę. Jedź. Nie. Jednak wracamy na drogę. A woda jest przez to dużo bliżej. I zobaczcie, tam się zrobi problem już. Dobra, szybko, Skrimi. Tu woda jest blisko. Skracamy delikatnie zakręty. Wow, barierka tam była cementowa. Jedź, Fordzie. Na razie jest dobrze. Na razie dajemy radę. Znowu przez zawaloną drogę jedziemy. Szybko. Ciekawi mnie, czy jeden z naszych żyje. Zobaczmy, czy dał sobie sobie radę, nie widzę go nigdzie. Znalazłem go tutaj przy jakimś moście i zobaczcie, jak głęboko jest. Także mu już dawno temu nie poszło. Ja muszę uważać tutaj na te kamienie wszystkie. Jesteśmy już dalej niż BM-ką i muszę teraz uważać, żeby nie zrobić i nie popełnić żadnej głupoty. Dobra, ostry zakręt, hamuj. A, nie, jedź. Kto tu postawił drzewo? Czemu drzewo jest w asfalcie? Wypraszam sobie. Robi się powoli niebezpiecznie. Zobaczcie, ile jest kamieni. Jeżeli dotknę tego kamienia kołem, to automatycznie przegrywamy. Nie będę mógł skręcać, a jeszcze trochę drogi nam zostało, szczerze. Już prawie, Skrimi, prawie jesteśmy. Tam widać metę, zobaczcie. Nie mogę teraz popełnić żadnego błędu. Prawie wypadłem. Dobra, powoli udało się. Co tu było? Tu jest chyba lekki skok po prostu. Jesteśmy już prawie na miejscu. Jedź. Szybko. Jesteśmy na końcu. Nie wiem, ile tu podjeżdżam, ale tu naprawdę mega długo się podjeżdża. Jedź, samochodziku. Wykorzystaj każdy koń z tych 200 koni. Błagam, bo tu już nie ma górki praktycznie. Jedź. Dobra, jest blisko woda. Jest ultra blisko, ale my już dojeżdżamy. Do samego końca. Co ty, Skrimi, zrobiłeś? Wysiadaj, szybko, biegnij, szybko. Tam jest zakończenie, tam będzie bezpiecznie. Jesteśmy tak blisko, nie. To zostaw mnie, tutaj, szybko, pod górkę. Nie. Utopiliśmy się. Nie ma dla nas ratunku już. A zobaczcie, jak blisko byliśmy. Tam jestem. Jako bałwan. Tu jest nasz Ford. Powódź była ustawiona na 1,2. Spróbujmy szybszym samochodem. A weźmiemy do tego Audi RS5. Czemu wszyscy pojechali? Czy powódź się zbliża. Nie. Jeszcze raz, to się nie liczyło ani trochę. Wyprzedzamy wszystkich. Trzeba na pewno trakcję wyłączyć, ale mamy tym razem dużo szybszy samochód. Może nie w zakrętach, ale dużo też jest tutaj prostych, które nam ułatwią zdecydowanie ucieczkę przed powodzią. Pojedźmy prosto. O, co? Ja wiem, że zwiększyłem prędkość powodzia, ale nie spodziewałem się jej już tutaj. Zobaczmy w takim razie, jak poradzi sobie niebieski. Ma już blisko powódź, a jeszcze będzie zjeżdżać w dół, więc nie zapowiada się zbyt dobrze. Ale nie poddaje się, to jest najważniejsze. Ciekawe, czy się podda teraz, jak zobaczy tą wodę tutaj. Powodzenia. Jeszcze raz! Mamy teraz trakcję wyłączoną, więc będziemy mogli ich łatwiej nieco wyprzedzić. Właśnie o to mi chodziło! Wyprzedzamy niebieskiego! Dobra, tu jest ostry zakręt, lecimy bokiem! Nie mogę skręcić w ogóle! Ale jeszcze żyjemy, chociaż nie wiem, czy nie powinienem się już poddać! Jedź. No, ten samochód dużo waży chyba! W porównaniu do tej Fiesty oczywiście, bo jest mega ślisko, ale mamy pierwszy punkt za nami. Zobaczmy, czy ktoś jedzie za nami. Chyba jedzie czerwony, tak mi się wydawało. Trzymam za niego kciuki, musimy się zająć sobą. Jedzie. Jak to wygląda? Na 4 koła lecimy cały czas bokiem. Dobra, woda jest blisko. Woda jest mega blisko. Po co ja przyspieszałem tą powódź jeszcze bardziej? Dobra, teraz skracamy te zakręty jak się tylko da. Tutaj trzeba jechać przy tych barierkach. No i bardziej przy tych barierkach. Jedź. Dobrze, Skrimi. Zdążysz. Musisz zdążyć. Nie. To było już końcówka. Zobaczcie, byśmy tu wyjechali pod górkę i jechali tylko do góry. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, jest, dobrze. I tym razem zdążymy. Mam nadzieję, że zdążymy. Proszę, jedź. Dobrze. Jest blisko, jest ultra blisko. Nie zwalniaj, Skrimi, nie zwalniaj. Nie bój się niczego, dosłownie. Jak to wygląda? Odbijamy. Nie. Głupie kamienie. Zobaczcie, woda do nas od razu dociera. Jeszcze raz. Dojeżdżamy dalej niż wcześniej. I teraz pełne skupienie będzie, więc nic nie będę mówić pewnie. Nie. Miałem rozwalone koło z przodu. Mogę jechać dalej. Prawie. Ale widzowie, próbowałem. Prędkość to była 1,4. Zobaczcie, 1,4. A tu na samym początku jest napisane, że od 1 do 1,2 mamy szybki, wyścigowy samochód. My mieliśmy 1,4. Jest jeszcze dwójka, ale to chyba helikopterem trzeba robić. Także piszcie, jeżeli chcecie, żebym to zrobił, albo zrobił to z widzami. Ja wam dziękuję za oglądanie. I pa, pa.